Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawku, to jest UFC 2, kariera Jana Błachowicza. Kolejna walka, tym razem na UFC 193, Andrade versus Penia, a więc dzisiaj bijemy się z Sakajem i jesteśmy w main cardzie, więc jest ciekawie. Pierwsza walka w main cardzie. Ostatnio niestety przegraliśmy walkę, więc musimy teraz trochę nadrobić. Teraz bijemy się z zawodnikiem, którym się już biliśmy w którejś walce, już nie pamiętam w której. No i zobaczymy, no, jak nam pójdzie. Ostatnio chyba szybko z nim wygraliśmy. Teraz zobaczymy. Myślę, że uda nam się wygrać tą walkę. Więc byłoby ciekawie. Tak jest, Błachowicz Sakai. No i zobaczymy. Są wejścia, ale my chyba je pominiemy. Także nie ma co tutaj oglądać. Zobaczmy tylko, jaki zasięg ramion tutaj mają. No, mamy o 4 więcej Icha więcej, więc jest git. Możemy go troszkę na dystans wziąć. Pominąłem treningi z tego względu, że po prostu zrobiłem je na medium, jakieś tam inne i żeby po prostu nie przedłużać odcinka, stwierdziłem, że nagram je sam. Czy nagram, zagram je sam. No i zobaczymy. Jest tutaj pierwsza akcja naszego zawodnika. I high kick. Tak jest. Stójcie, go sklepiemy. Może następna walka już nam zaproponują jakiegoś tutaj kolosa, bym powiedział. Tak jak wcześniej. Walkę przegraliśmy z Brazylijczykiem. Jest high kick. Obrotuwa. No i przeciwnik nas do parteru chce, ale my do parteru nie zejdziemy. Dawaj. Uuu, jakaś blokada na backside. Co on tutaj mi kombinuje? Jak mu zaraz ryj sklepie w parterze. O, niestety się wybronił. Frajer się broni, zobaczcie i to jak. Dobra, puszczę go do stójki choć. Będę się z tym bił w parterze. Ma to tak wyglądać. Jest i high kick, musimy uciekać, nie ma staminy. Tak jest, przeciwnik zamroczony. Lejemy go do siatki. Tajski clinch. Tak jest. Kolanko. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. I koniec. O! Jednak się wybronił. A, podnosimy do góry. Ach, złapał nas. Kilka łokci sprzedam. Jak się uda. No i frajer wyszedł. Ale dobra, zaraz jego... tutaj kariera zakończy. Myślę, że wygram w pierwszej rundzie jeszcze. Ale to zobaczymy. Może być tak, że jeszcze to przegram, ale wątpię. Z takim zawodnikiem nie mogę przegrać. Jest, widzicie, z tymi przeciwnikami jest łatwo, tak? Ale jak już bijemy się z oryginalnymi zawodnikami, już jest ciężej, więc... A gram na hardzie, więc no nie jest tak jeszcze źle. Nie chcę dawać największego poziomu trudności z tego względu, że nie wygram w ogóle walki. No i niestety koniec pierwszej rundy. Oczywiście po mojej stronie więcej miałem tutaj akcji, kopów i w ogóle ciosów, więc pierwsza runda jak najbardziej dla mnie. Myślę, że w drugiej już go skończę, bo tak nie może być, że druga runda. I Błachowicz bez sił. O. Jest i obrotuwa, high kick.
The chosen one with the strong right. They are exchanging here, Mike. Jab. Podbródkowe. Good combinations landing here. He caught the kick. Oj, blokada. Dobra, uciekaj. Dobra, jest obrotowa. Superman punch. Oj, dostajemy, nie mamy staminy. Dobra, zainkasował troszkę ciosów. Tutaj. Aj, do parteru mnie. Ty frajerze. A sprawl. Półgarda, oj, blokady, półgarda. Dalej półgarda. Ajajaj, no ciężko, ciężko z nim. On w parterze dobry jest. Dobra, do góry podnosimy. No, poprzednio mi się wydaje, że ja go pokonałem w pierwszej rundzie, więc nie wiem czemu teraz chyba się przygotował lepiej do walki. Widzę, że i ciosy ma kurde mocne. No chodź tu, panie Sakai. Mi uciekasz cały czas. No, no, dawaj, dawaj. Błachowicz, ładnie. High kick. Drugi. Jest i knockout. To jest koniec, panie kolego. Tak jest, pokonujemy pana Sakaja. Kolejna walka wygrana. Ładny tutaj spektakularny knockout. I dobicie gościa w parterze. Zobaczcie, jaki go tutaj dostał. Sierpa. Na ryj. O, ależ go tutaj zwinęło. No i facet leży. No. Tutaj dobicie młotkami. Wiadomo. Trzeba dobić. Teoretycznie on by chyba już nie wstał, jeżeli bym go nawet nie bił, nie miałby szans. Zobaczmy, jak tutaj walki inne się potoczyły. Oczywiście my wygrywamy. Randami wygrała z Rosey. O, ładnie, ładnie. Penia wygrała z Andrade, Gastelum wygrała z McDonaldem. Rivera Lineker. O, ciekawe, ciekawie tutaj. Także co, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy prawie 200 tysięcy fanów. Więc jest to już spora suma. Zobaczmy jeszcze tylko, co nas czeka tutaj w kolejnym odcinku. Zobaczmy view oferty. Na szybko. Także co, no, tutaj mamy Austina Uda, więc raczej go wybierzemy. Tak więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Na razie, hejka!